Samorządowy Jarocin. Audycja finansowana przez Urząd Miasta w Jarocinie. Audycja jest nadawana w każdy czwartek o 11:30 na antenie Radia Elka Jarocin 101,8 FM. Na naszym radiowym zegarze minęła godzina 11:30. Kamil Bachorz, witam i zapraszam na kolejny program Samorządowy Jarocin. Dzisiaj w naszym programie goszczę pana burmistrza Adama Pawlickiego. Dzień dobry. Dzisiaj festiwalowy Jarocin tak naprawdę. Witam pana i witam wszystkich mieszkańców ziemi jarocińskiej i słuchaczy Radia Elka. Panie burmistrzu, tak jak pan powiedział, festiwalowy program, bo ten festiwal potrwa 2 dni, w sobotę i w niedzielę, ale już rusza jutro, bo na rynku pierwsze imprezy. Tak jest. Wszystkich zapraszamy na cały weekend do Jarocina, wiele atrakcji nas czeka. Myślę, że festiwal będzie genialny, bo takiej sceny, jaką przygotowaliśmy w tym roku, nie było w Jarocinie nigdy. A to z tego względu, że koncert i festiwal będzie rejestrowany na kamerach w celu emisji później w telewizji polskiej. I myślę, że to też daje dodatkowy impuls, aby przybyć na ten festiwal, bo siłą rzeczy musi być to świetny festiwal, skoro ma być w telewizji. No, scena, którą będzie zasilało 700 kW, to potężna moc, której do tej pory w Jarocinie nie było, więc to pewien przeskok, pewien krok do przodu, który robimy. Ale też te imprezy i te koncerty, które może jeden dzień krócej, 2 dni, ale powinny zaspokoić najbardziej wybrednych słuchaczy. No, dla mnie osobiście świetne 2 koncerty polskie. W Jarocinie zawsze najchętniej publiczność słuchała polskiej muzyki, więc myślę, że w tym roku równie atrakcyjne będą te koncerty. A mianowicie dla mnie super pomysł Marka Pigarczyka z zespołu TSA, który jest jednocześnie głównym jurorem podczas Rytmów Młodych, który wspólnie z Piotrem Cugowskim i z Ukedże wykona nowy projekt muzyczny, którego debiut zobaczymy i usłyszymy na dużej scenie w Jarocinie podczas pierwszego dnia w sobotę. Także moim zdaniem to będzie świetny koncert i świetny pomysł. Szczegółów nie zdradzę, dlatego żebyście państwo sami zobaczyli i ocenili ten projekt tej trójki wykonawców, które również będą inni wykonawcy, wiolonczelistki, orkiestra symfoniczna czy część orkiestry symfonicznej, z tego co słyszałem. I myślę, że to będzie fajny projekt. No, na pewno 2 dnia będzie koncert dżemu legendy polskiej muzyki, który będzie obchodził swoje 40-lecie. Myślę, że koncert dżemu 40-lecie i ta scena, która naprawdę będzie robiła ogromne wrażenie i da czadu takiego kopa muzycznego, że to będą niesamowite chwile, na które warto zarezerwować sobie czas na ten weekend w Jarocinie. A zapraszamy już od piątku, dlatego że już imprezy okołofestiwalowe właśnie będą w przededniu festiwalu, a mianowicie w piątek. Panie burmistrzu, wróćmy do tej sceny, bo ona jest wyjątkowa, tak jak pan powiedział. I w mediach społecznościowych pan zamieścił wpis pokazujący, jak ta scena wygląda na tle zwykłej, normalnej osoby i naprawdę prezentuje się świetnie. To z dość daleka, bo z połowy boiska piłkarskiego. Natomiast to nie jest jeszcze scena, to co pokazałem na Facebooku. To jest konstrukcja, na której będzie scena montowana. Także to zupełnie inaczej będzie wyglądało. Normalnie w poprzednie lata to scena była montowana w czwartek, w przeddzień festiwalu. W tej chwili ta scena montowana jest tydzień przed festiwalem, bo od soboty już był montaż. Także to rzeczywiście zrobi wrażenie i myślę, że to krok do przodu tego festiwalu, który zmierza już do okrągłej rocznicy w przyszłym roku. 50. rocznicy początków tego festiwalu, czyli Wielkopolskich Rytmów Młodych, i tu chcielibyśmy też na przyszły rok przygotować niesamowitą
imprezę festiwalową, stąd przygotowania już w tym roku. Panie burmistrzu, ale też festiwal będzie wyjątkowy, bo będzie wyjątkowe otwarcie. Zespół, który gra dla transplantologii, też otworzy ten festiwal. Tak jest. Zespół zagra pod hasłem Zostaw serce na ziemi. Właśnie tegoroczny festiwal będzie z hasłem Zostaw serce na ziemi. To wspaniała akcja prowadzona przez Fundację dla Transplantacji. Ma na celu rozpowszechnienie idei przeszczepów ratujących ludzkie życie i zdrowie. Zespół HLA4 Transplant, którego perkusistą jest znany warszawski kardiochirurg dr Zygmunt Kaliciński, jednocześnie założyciel Fundacji dla Transplantacji, rozpocznie w sobotę Jarocin Festiwal i będzie to o godzinie 15 na polu festiwalowym. Zespół HLA4 Transplant koncertuje po całym kraju. Hasło Zostaw serce dla ziemi to najważniejszy utwór zespołu, który grany bywał nieraz, między innymi jako support przed takimi artystami jak Tomek Gorganek, Artur Gadowski zespołem Ira, Piotr Cugowski zespołem Bracia, Wojtek Pogorzelski zespołem Oddział Zamknięty, Kasia Kowalska. W programie propagowanie idei transplantacji włączają się te znani sportowcy jak Robert Lewandowski czy Robert Kubica. Każdym koncertem zespół HLA4 Transplant propaguje transplantację jako metodę ratowania życia i zdrowia. A przede wszystkim chcę uświadomić, uwrażliwić i apelować do ludzi w różnym wieku i różnych profesji o rozpowszechnianie idei przeszczepów. By wiedzę tę propagować skutecznie, potrzebna jest świadomość społeczna oraz ludzie, którzy podejmują odpowiedzialną decyzję o przekazaniu swoich organów do przeszczepu, podkreślają przedstawiciele fundacji. Panie burmistrzu, jeszcze zapytam się o inne imprezy, bo tam jest ich sporo, między innymi na tym rynku będzie się działo zlot motocyklowy, między innymi będzie w sobotę. Tak, kilkanaście koncertów, będzie zjazd motocyklistów, festiwal food trucków, a do tego rokowe animacje dla dzieci. Tak będzie wyglądała okołofestiwalowa strefa zorganizowana na jarocińskim rynku. Smaki nie tylko muzyczne można będzie odkrywać już właśnie od piątku aż do niedzieli 14 lipca. Wstęp też na rynek będzie bezpłatny, także wszystkich, którzy chcą uczestniczyć w festiwalu, a nie chcą kupować biletu, również mają taką możliwość na jarocińskim rynku. Chcecie też, żeby właśnie ten rynek żył podczas tej imprezy? Tak, i dlatego rusza właśnie strefa festiwalowa w piątek od godziny 18. Tego dnia zaplanowano 4 koncerty, zagrają na rynku, przypomnę, w piątek teren prywatny, zespół pod taką nazwą No Way, zespół Senders i Nights Inspirations. Także na rynek zapraszamy już w piątek i tutaj przedsmak festiwalu będzie już na rynku w piątek. Sobotnia strefa na rynku ruszy od godziny 15. Tego dnia zagrają Grana Śmietana, Dorota Wróblewska i Cool Artist, Thumbnails oraz Sunday Morning. W niedzielę startujemy na rynku także od 15, tak jak w sobotę. I muzycznie pojawią się Grapefruits, Four Days, Lockdown, Monroe i Kinako. Festiwalowy rynek zmieni się również z lot food trucków. Od piątku do niedzieli będziemy karmić z mobilnej kuchni w stylach z całego świata. Amerykański burger, azjatycki pad thai, belgijska frytka czy tajskie lody to tylko część z naszego asortymentu. Mały i duży znajdzie tutaj coś dla siebie, także wszystkich dzieci, dorosłych zapraszamy. Dla tej starszej z kolei części publiczności mamy również niemałą atrakcję piwną. Na jarocińskim rynku zagości mała strefa piwna, w niej browary Rock Browar Jarocin, Moczy Broda i Fortuna. Także zapraszamy na weekend również na rynek jarociński.
Panie burmistrzu, to na koniec naszego programu warto jeszcze wspomnieć o biletach. Podczas konferencji prasowej przed Jarocin Festiwalem mówiliście, że sprzedało się 6600 tych wejściówek, ale jeszcze bilety można kupić. Można jeszcze kupić i zachęcam do tego przed festiwalem, dlatego że ceny są niższe, za 2 dni 139 zł, natomiast za 2 dni w dniu festiwalu będzie 179 zł. I podobnie jednodniówki jeszcze w przedsprzedaży, a więc jeszcze dzisiaj, jutro można kupić za 79 zł, a w dniu sprzedaży koncertu po 99 zł. No myślę, że warto wspomnieć też, jakie zespoły wystąpią, w jakie dni. W sobotę ruszamy o godzinie 15. Tak jak wspomniałem, Hela 4 Transplant jako pierwszy zespół o 15. Później Sunsmoke, wyróżnienie jarocińskich rytmów młodych. I później trzech zwycięzców, nad którymi będziemy zastanawiać się i wysyłać SMS-y, który jeden z nich odbierze nagrodę. To jest Easy and the Black Trees, Para, Jagoda Kret. I ci trzej zwycięzcy zagrają od 16.20 do godziny 18.20 i na 20 minut o 18.20 jeszcze wejdzie zespół HLA 4 Transplant. Później 18.45 Sydney Polak. 20 wspomniany przeze mnie nowy projekt Marka Piekarczyka z Piotrem Cugowskim i Ukedże. Później Renata Przemyk zagra koncert na 30-lecie. I na koniec Sebastian Riedel i zespół Cree, koncert 25-lecia o 22.30. To będzie ostatnia pozycja tego dnia. I niedziela, otwarcie bram o godziny 17.00. Koncert telewizyjny, pierwsza część, od 19.30 do 21.45 i zagrają tutaj krótkie koncerty zespoły Róże Europy, Grupson, Marcelina, Happy Set, Kasia Kowalska, Marek Piekarczyk, Piotr Cugowski i Ukedże, Sebastian Riedel i Cree, Lemon, Renata Przemyk, Mrozu, Tabu, zwycięzca Jarocin Festival 2019 i Sydney Polak. I to będzie koniec części pierwszej. I część druga, 22.15, koncert telewizyjny na 40-lecie zespołu Dżem. I tu będzie pełen koncert zespołu Dżem w niedzielę 22.15. I na koniec chcielibyśmy, aby wszyscy po tak świetnych 2 dniach koncertu pozostali jeszcze w Jarocinie, bawili się w części festiwalowej, części gastronomicznej przy zespole Grupa True Colors Band and DJ Live, który zagra najsłynniejsze szlagiery muzyczne z całego świata, przy których będzie można się bawić i zakończyć w takim miłej atmosferze różnych znanych utworów, coverów tych utworów i spokojnie zakończyć ten festiwal, który myślę, że będzie wielką przyjemnością dla tych, którzy się zdecydują na Jarocin Festiwal 2019, bo będzie to wyjątkowe wydarzenie z niezwykłą sceną i niezwykłą muzyką, na którą zapraszam. To panie burmistrzu, tą informacją zakończmy dzisiejszy program. Moim państwa gościem był pan Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu i do zobaczenia na Jarocin Festiwal 2019. Kamil Bachocia, także dziękuję, zapraszam na kolejny program samorządowy Jarocin, który na antenie Radia LK w każdy czwartek o 11.30. Samorządowy Jarocin. Audycja finansowana przez Urząd Miasta w Jarocinie. Audycja jest nadawana w każdy czwartek o 11.30 na antenie Radia LK Jarocin 101,8 FM.